Cześć Piwosze, witajcie, z tej strony Andrzej. Na Waszą prośbę dzisiaj zrobię potrawę z piwem. Będzie to taka typowo męska potrawa, golonka w piwie. Golonkę w piwie można robić na różne sposoby. Każdy ma swoje upodobania. Można to robić szybciej, można to robić wolniej. Mniej składników, więcej składników. Ja Wam pokażę moją wariację tej potrawy. Myślę, że będzie smaczna. I co? I tyle. I zaczynamy. Zobaczcie. A, po pierwsze, piwko. Jedno piwko do kolonki, drugie do mnie. Northern Brown. Bardzo smaczne. Słuchajcie. To jest goloneczka. To jest goloneczka, którą podwędziłem mojemu koledze z wędzarni. Miała trafić do wędzenia, dlatego ma sznurek już tutaj. Jest zapeklowana. Ta jest zapeklowana. Jeśli macie świeżą golonkę, będziecie musieli ją troszeczkę dłużej gotować. Mniej więcej około 2 godzin na wolnym ogniu. Chodzi o to, żeby zmiękła. Moja powinna się szybciej ugotować, bo jest już zapeklowana, więc... Będzie super. Pierwsza czynność, którą zrobimy z taką goloneczką, będzie trzeba ją opalić nad gazem, aby spalić te wszystkie takie włoski, które tu jeszcze gdzieś tu się znajdują na tej skórze. Tak jak wspominałem wcześniej, golonkę opalimy. Resztę tych różnych włosków tutaj z nim. Kolonka powinna być przykryta piwem, więc zaraz otworzę jeszcze jedną buteleczkę. Jeszcze jedna. Jeszcze jedno piweczko. To, co będę potrzebował jeszcze z przypraw, to będę potrzebował kolendrę, tymianek, a tutaj jest rozmaryn. To tak samo w zależności od upodobania. Ja mam dzisiaj zamiar zrobić taką wariację. Z warzyw to mamy cebulkę, dwie marchewki i tutaj kawałek selera, dwa kawałki selera naciowego. Wszystko będzie pokrojone. A, jeszcze mam kawałek i dwa ząbki czosnku będziemy potrzebować. To jest wszystko. Do gotowania dodam wszystkie ziółka i czosnek. A przed samym końcem gotowania, czyli jak już mięsko będzie się robiło miękkie, to dodam wtedy warzywka.
na ostatnie tak gdzieś 15 minut. To będzie super, super goloneczka. I kolendra, kolander. Taka w sumie azjatycka przyprawa, bardzo, bardzo znana tutaj, gdzie ja mieszkam. Nie ma żadnej azjatyckiej potrawy, która by się obeszła bez chyba bez kolendry, bez koleandru. I jeszcze jeden kawałeczek ząbka. Jak Wam się piwko wygotowuje, można uzupełnić to wodą albo jeszcze kolejnym piwkiem. Zmniejszę ogień, żeby się tu delikatnie tylko gotowało. Będzie super. Na wolniutkim ogniu. Golonka powinna być przykryta cała, albo większa jej część. Później można ją na przykład obrócić. Warzywka kroimy. Raczej takie większe kawałki, że nam się nie rozgotowały. I to jest to, co potrzebujemy. Cebulkę jeszcze podsmażymy na patelni za chwilkę. Cebulkę podsmażymy i dodamy ją do gotującej się naszej goloneczki. Goloneczka jest już w garku.
na ogniu. Będzie się tak mniej więcej gotowała gdzieś koło godzinki. Wtedy sprawdzę, jaka jest miękka. I wtedy dorzucę warzywka do niej. Zajrzyjmy do goloneczki. Co, nie sądzicie? Wygląda dobrze, co? Zajrzyjmy do goloneczki. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. A, wygląda dobrze, co? Już jest mięciutelinka. No to co, weźmiemy kawałek goloneczki, co? Wow. Spróbujemy, jak smakuje. Wygląda dobrze. Zobaczcie. Piękna, pachnąca. Szkoda, że tego nie czujecie i nie możecie tego posmakować w tym momencie. Cudowna goloneczka. Słuchajcie. Jest gotowa. Rozpływa się. Gotowałem ją półtorej godziny w sumie. Jest naprawdę taka bardzo mięciutka. Słuchajcie. Jak poprosicie żonę, żeby wam takie coś zrobiła, to myślę, że przynajmniej odwdzięczycie się jej orgazmem. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, hej.